I wracamy do studia, słuchają Państwo, jak już słyszeli, Popołudnia Wnet na 87,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie i na www.wnet.fm, tam wszędzie można nas znaleźć, a drogę do naszego studia znalazł Bartosz Paszcza, ekspert Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I razem spróbujemy się zastanowić, co się dzieje z naszą wolnością, jak giganci technologiczni, jak nazywa się Wielką Czwórkę, zarządzają danymi, które posiadają z naszej własnej woli albo i niewoli. Często dyskusja na ten temat przetacza się przez Stany Zjednoczone, bo tam jedna z kandydatek na kandydata na prezydenta skrytykowała Facebook, a jej post został za to usunięty. W jakim momencie dyskusji nad wpływem Facebooka, Amazona, Google'a i Apple'a na nasze życie publiczne jesteśmy? No jesteśmy na pewno w bardzo ciekawym momencie, chociaż wydaje mi się, że wciąż niestety na samym jej początku, to znaczy być może coraz wyraźniej widzimy problem, natomiast nad rozwiązaniami wciąż musimy się zastanowić. To skoro nie mamy rozwiązań, to zdiagnozujmy problem. Co jest problemem? W zasadzie co jest z tym złego, że jest sobie Facebook i tam można sobie znajomych oglądać i czasami coś mądrego albo mniej napisać? Zaczynając tak bardzo ogólnie, Internet czy sieć www, którą znamy dzisiaj, została wymyślona po to, żeby w pewien sposób umożliwić pewien wolny obieg informacji między ludźmi. I mniej więcej może od 10-15 lat mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że pojawiają się duże firmy, które znalazły ciekawy model biznesowy działalności w internecie i stają się takimi bramami dostępu do wiedzy. To znaczy dzisiaj, jeżeli coś czytamy, to zazwyczaj czytamy, jeżeli nam się to pokaże na Facebooku, albo jeżeli znajdziemy to w wyszukiwarce Google. Rzadko już śledzimy jakąś tam listę z blogów czy portali, na które bezpośrednio wchodzimy. I w związku z tym, idąc dalej, te firmy zdobyły dużą władzę i wpływ na to, na kształt tej naszej publicznej debaty w internecie. To znaczy, jeżeli Facebook dzisiaj decyduje, że któryś z naszych postów narusza wewnętrzne standardy firmy i decyduje się go usunąć albo usunąć też nasze konto, czy zbanować nas na jakiś określony czas, to tak naprawdę odbiera nam w pewien sposób możliwość kontaktu z innymi osobami, z którymi tam się kontaktujemy, czy w przypadku jakiegoś właśnie portalu, czy polityków, tak naprawdę kontaktu z wyborcami. Elizabeth Warren napisała, że właśnie Amazon, Facebook i Google potem dodała jeszcze w kolejnym wywiadzie do tego firmę Apple, kontrolują debatę, czy mają zbyt wielką władzę nad demokracją i gospodarką. Mieliśmy aferę, kilka afer w Stanach, które pokazywały, jak można zmieniać czy kształtować wyniki wyborów poprzez Facebooka. To też się dzieje w Polsce. To jest tak, że polska demokracja także już jest zależna od tego, co myśli sobie szef Facebooka chociażby, albo jego pracownicy na wysokim szczeblu administracyjnym. To jest tak, że właściwie te afery, które wybuchły, nie tyle wynikały ze złej woli właściciela Facebooka czy pracowników tej firmy, one bardziej wynikały z tego, że Facebook przez długi czas uznawał się tylko za platformę, to znaczy twierdził, że on nie jest medium w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, on nie odpowiada za treści, które tam są opublikowane, za to odpowiadają użytkownicy i w związku z tym nie musi moderować tego, co tam się pojawia. W pewnym momencie jakby widząc, że staje się też platformą do dzielenia się różnymi treściami, które niekoniecznie firma chciała, żeby się tam pojawiały, wprowadził swoje wewnętrzne standardy, czy też mocniej zaczął egzekwować swoje wewnętrzne, tak zwane standardy społeczności, a w rzeczywistości są to standardy wewnętrzne firmy Facebook. No i co jest kuriozalne, wróćmy do tego przykładu, który jest asumptem naszej rozmowy, czyli kandydatki w wyborach Partii Demokratycznej na prezydenta, wewnętrznych wyborach oczywiście. No i ten wpis, gdzie ona sugeruje, że tenże Facebook blokuje pewne treści, został zablokowany. Tak, dokładnie.
Być może to jakiś jeden z moderatorów Facebooka, być może to jakiś algorytm, ale zdecydował się o zablokowaniu reklamy tego posta. Później Facebook, po tym jak wylałaś na niego falę krytyki, przywrócił tą reklamę i pani Warren mogła zareklamować, ale rzeczywiście trudno o lepszy dowód na tą tezę, że Facebook dzisiaj ma zbyt wielki wpływ na poziom debaty, jeżeli jest w stanie właściwie pośrednio cenzurować krytykę samej siebie. Dwa lata temu, trzy lata temu to raczej środowiska skrajne mówiły, że coś jest nie tak, że tak duża monopolizacja w rynku cyfrowym może szkodzić naszej wolności. Teraz zdaje się, że takie poglądy już podziela i Komisja Europejska i inne poważne instytucje międzynarodowe. To prawda, bardzo ciekawe, bo ta krytyka tych wielkich gigantów internetowych jest obecna też po obu stronach różnych podziałów politycznych. Znaczy zarówno osoby o poglądach lewicowych, jak i prawicowych mają powody, żeby krytykować. No ale u podstawy leży bardzo prosty mechanizm. To znaczy dzisiaj za to, co ukazuje się na tym portalu, a pamiętajmy, że Facebooka używa 2,2 miliarda ludzi, czyli nie większość, 1/3 tej planety i większość obywateli Polski. Za to odpowiada tylko i wyłącznie to, co firma sobie wewnętrznie ustali. Nie ma nad tym realnej kontroli, nie wiem, no chociażby nasz polski sąd. Ale jest taka możliwość techniczna, prawna, żeby nakazać podział rynku, żeby powiedzieć w Unii Europejskiej czy w Polsce Facebook jest za duży, proszę się podzielić na trzy różne spółki i jakoś konkurować. To jest faktycznie trudne, bo podział geograficzny w internecie jest często fikcyjny. To znaczy, nawet jeżeli byśmy stworzyli dwa Facebook, jeden europejski, drugi w Stanach, to co by mogło bronić mi przed rejestracją się w tym operującym w Stanach? Więc faktycznie tu jest ten moment, który byłby gorszy. Dokładnie, dokładnie. To byłoby bardzo trudne do ustalenia. I być może byłoby tak, że za 5 lat realnie tylko jeden z nich by przeżył, więc myślę, że tutaj trzeba się skupić na czymś, co leży głębiej. To znaczy nie tylko w samym Facebooku, ale też właśnie takie powstające, nazwijmy to monopole, czy firmy o takiej bardzo dużej, mocnej pozycji. Widzimy też w innych sektorach, na przykład Google, tak, który zdominował rynek wyszukiwarek, czy Amazon, który odpowiada za zdecydowaną większość tego handlu internetowego na zachodzie. I chodzi o to, że w internet i efekty, które tam się dzieją, jest taki jeden efekt, który powoduje, że pierwszy, czyli największy, czyli ta firma będąca z przodu tego wyścigu bierze praktycznie wszystko. Znaczy nie ma już takiej struktury, jak była w tradycyjnej gospodarce, że możemy mieć parę wielkich firm, które mają podział rynku. Zazwyczaj jest tak, że w internecie wygrywa wszystko jedna. A jak na razie jest problem już nie tylko tyle, jak ten rynek podzielić, żeby on był bardziej konkurencyjny, tylko co zrobić, żeby on był łaskaw płacić podatki w kraju, gdzie funkcjonuje. To też jest ściśle związany wątek. No, sfera cyfrowa jest bardzo trudna. To znaczy, jest piątka Kaczyńskiego, jej finansowanie. Dokładnie tak. W sferze cyfrowej nie mamy fizycznych fabryk, fizycznych produktów, które przemieszczają się między krajami. To wszystko dzieje się w sferze cyfrowej, w związku z tym dosyć łatwo można te dochody, nazwijmy to, przeksięgować do kraju, w którym się oficjalnie rejestrujemy dowodów na prowadzenie działalności. W Polsce ani Google, ani Apple, ani Facebook, czy tym bardziej Amazon żadnych podatków nie płacą, czy płacą? Jak to wygląda? Z tego nie wiem do końca, więc nie chcę tutaj wprowadzać publiczności w błąd. Z tego, co słyszałem, to Facebook albo już płaci, albo zamierza płacić podatki w Polsce. Natomiast trzeba by tutaj zagłębić się w szczegóły czy od całości faktycznie tego dochodu. Natomiast problem jest też taki, że nawet jeżeli te podatki płaci, to jakby Unia Europejska, wychodząc z inicjatywą właśnie wprowadzenia takiego podatku cyfrowego, która została zablokowana, to też chodzi o wysokość tych podatków. To znaczy, jeżeli aktualny podatek oczywiście jest od dochodu firmy, czyli jeżeli firma wykaże duże koszty, ten podatek i tak czy inaczej jest niski. No, jak na razie mamy informację, którą pan zawarł w swoim tekście, że 5 lutego, czyli stosunkowo niedawno, firma Apple zgodziła się uiścić podatki we Francji. Tak, toczy się dużo spraw. Zresztą wczoraj też kolejna informacja sądowa, to znaczy firma Google została przez Unię Europejską
Europejską karą 1,5 miliarda euro za nieuczciwe praktyki konkurencyjne w sferze reklam w internecie. Firma Apple doszła do porozumienia z francuskim rządem, żeby zapłacić zaległy podatek za 10 lat swojej działalności. Faktycznie toczy się teraz dużo spraw, szczególnie dużo w Europie, gdzie ten nacisk na gigantów jest coraz większy, dotyczący tego, żeby jednak te firmy coraz bardziej uczciwie się rozliczały. Natomiast ta inicjatywa europejska, wprowadzenie takiego europejskiego podatku od usług cyfrowych, niestety na razie utknęła przez głównie interwencje dwóch krajów, gdzie te firmy mają swoje europejskie siedziby. Jakie to są kraje? Irlandia i Luksemburg. Irlandia i Luksemburg, wymienione także przez Mateusza Morawieckiego, zresztą nawet na szczycie w Davos doszło do pewnej kontrowersji na tym punkcie i zgrzytu dyplomatycznego. Zdaje się, że pan premier Leo Varadkar, premier Irlandii, był łaskaw się obrazić za to, że Mateusz Morawiecki jego kraj umieścił wśród tych, które stosują dumping podatkowy i są swoistymi rajami podatkowymi dla nieuczciwych przedsiębiorców. No dobrze, zobaczymy, co się stanie. Zaległy podatek za 10 lat. Ciekawe, czy kiedyś Polsce przypadnie taki podatek od Apple'a, czy od kogośkolwiek innego z Wielkiej Czwórki. Bartosz Paszcza, ekspert Klubu Jagiellońskiego, był gościem popołudniowym. Dziękuję najmocniej. Dziękuję. Za rozmowę. My mamy 4 minuty później 17. Za chwilę spróbujemy się połączyć z wiceministrem edukacji, panem Maciejem Kopciem. Trzymajcie państwo mocno kciuki, bo to nie jest takie pewne i złapać w dzisiejszych dniach wiceministra edukacji to nie jest sprawa łatwa, no ale będę to robił w rytm muzyki, którą przygotował Tomasz Wybranowski. Może ona będzie dobrym duchem tego połączenia. Zostańcie państwo z Radiem Wnet. Za chwilę wracamy na antenę.